Dobra, mam nadzieję, że już jestem. I hope. Bo jak nie, to będzie ciężko. Więc no, dajcie znać, jak już mnie słyszycie, czy coś, to no, można zaczynać. Tylko jeszcze chwila. Tak cicho było, że bałem się, że dźwięk wywaliło. Serio? Może powinienem wrzasnąć? Eo, słychać mnie? Nawet nie wiem. Więc no. Czyli można powiedzieć, że już jest git. Przynajmniej na Twitchu, nie? Jeszcze zobaczę tylko, czy na YouTubie jest. Ała, moje uszy. Dobra, no to jak w takim razie już jest to git, to git. Dobra. To no. Jeszcze tylko zerknę, czy jestem na YouTubie. Mój kanał. Na YouTube jest, ale ten dziwne, bo ja siebie nie widzę na tym, na moim kanale. A jak tam na tym, na restreamie? Niby online jest, ale ja nie widzę, więc na razie nie ryzykuję, nie? Czekajcie chwilkę. What the... Moment, nie, zobaczę w studiu. A te studio też takie jakieś porąbane teraz, nie wiadomo jakie. Wszystko poprzenosili, nie wiadomo czemu. Klasyczna wersja, kurwa, ile razy mam mówić? Jeszcze 4 minuty pokazuję. I don't understand. Chwila. No kurde, na tym. O, na żywo? Stand. O, dobra, jest. Szkoda, że musiałem wejść tak głęboko w tego YouTube'a, żeby zobaczyć, czy to działa, czy nie, ale okej. Okay. Dobra, to tak. Kurwa, sorry. To ja już się tam wyłączam to, co nie trzeba. O, dziękuję za obserwację. Zako? No i czas na witańska, nie? Hej Seonguk, hej Style Daddy, hej RSX. Nawiasem Sylwester przegrywa, czemu tak? No bo jaki wygryw by siedział na streamie podczas Sylwestra, nie? Chociaż ja tam jeszcze wszystko powyjaśniam, co i jak, więc no, don't worry. Hej LOL Smrut, hej Kitsuni, hej Karmelek Anime chciałem powiedzieć Karmelek Anime Jezus. A to anime Jishnus. Anime Jishnus. O, proszę bardzo. Wesołego 2020. A dziękuję i no i przy okazji wam też 2020 spoko życzę. Hej Yandere Mari, hej Kitsuni, już się witałem z Style Dadim, chyba jeszcze nie, więc hej. Ej LJ, hej Toguleru, hej Gaster Shake. Wygrywami to będziemy jutro, jak nie obudzimy się z kacem co do grosza w więzieniu. Najlepszy Sylwester, tylko w spekie. Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, anime Jezus. Elo, nazwa tego streama idealnie opisuje moje życie. No, hej Tomek, hej Korkownicania. Oj, tam lepiej samemu w domu sobie posiedzieć, niż spędzać czas z ludźmi, których się nie trawi. To jest fakt. No i hej wszyscy, co przyszli teraz i byli wcześniej, ale nie widziałem i tak dalej, więc no Sylwester z PG, ale niestety nie miałem wystarczająco kasy, żeby zaprosić do siebie Maryli Rodowicz. Zresztą ona była już zaklepana przez TVP i oni ją tam już przecież i tak trzymają jak jakiegoś, nie wiem, Nemezisa w rezydentach. I go odmrażają co rok, żeby tylko dawał, kurde, koncerty w TVP1. Więc no, o, wyróżniać wiadomości. Chwila. O wow, teraz można wyróżniać wiadomości. Bójcie się, teraz ludzie będą mogli wyraźniej spamić wiadomościami o krapy. Dziękuję Wolfran za follow. Póki mógłbyś zajrzeć na chwilę na priwa. No okej, spoko, mogę. Wait a minute. A,
Jak to teraz, no czekaj, może lepiej odpiszę, bo to też bardziej takie, niby, nie, niby prywatne, ale nie to ten. Dobra, już. To tak. Kiedy tu ostatnio byłam? No ja nie wiem, niestety płacząca buźka. Dobra, to tak. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tak. Z tego, co planuję, oczywiście mam nadzieję, że moje plany się ziszczą, no nie? Ponieważ no, mój internet jest porąbany i takie tam, no nie? Więc... Chciałbym zrobić tego Sylwestra takiego, że będzie praktycznie cały dzień streamowańska. Jest! Ale na Sylwestrze się śpiewa i pije, więc jedną z tych rzeczy chyba zrobisz, PG, liczę na tę pierwszą. Ja mam soczek, więc mogę pić. Lepiej siedzieć w domu niż jechać z rodzicami do jakichś ich przyjaciół, by wpieprzyli cię do pokoju z dzieciakami w wieku od 3 do 16 lat, których nawet nie znasz. Jakby to powiedzieć, no dzisiaj będzie streamowańsko praktycznie cały dzień. To znaczy, że od tej czwartej, od drugiej, którą mamy teraz, aż do północy. I przynajmniej taki jest plan. Nie mówię, że na 100% mi się to uda, bo no wiadomo, mogę mieć najazdy do mojego pokoju, mogę mieć ten jeszcze inne rzeczy, no nie i tak dalej. Plus jeszcze gdzieś tak mniej więcej o 15, przed 15 będę musiał iść na takie dłuższe ZW. Jakieś półgodzinne niestety, ale będę musiał. I no, niestety, mi się wydaje, że ten stream to będzie jeden wielki clusterfuck. Bo też w sumie to też taki aż tak duży event nie jest, to tylko sobie tako po prostu streamuję i nic więcej, nie? Więc nie spodziewajcie się fajerwerków, ale możecie spodziewać się takich fajerwerków. O, proszę bardzo. Wiecie co, to mi kurde przypomina te gify typu smacznej kawusi, czy coś takiego i miłego dzionka, więc no... smacznego roku 2020, skurwysynu. Ale no, może zostawmy ten gift najlepiej. Więc no, jako pierwszy, tak jakby w cudzysłowie, event, czy coś, nie wiem, event po prostu, no, gierzenie i takie tam, no to będzie pewien pokemonowy romhack, o którym mówiłem ostatnio. I mam nadzieję, że no będzie słaby, bo to jest kurde taki kaliber, że ja pierdzielę. Ja ten, jak szukając tego Roma, no nie, do pobrania, jak czytałem komentarze ludzi, to mówili coś takiego, że to jest My Immortal pokemonowych romhacków, więc zważając na to, że chyba 2 lata temu na końcu, jako ostatnie streamy, przeczytałem My Immortal, przynajmniej starałem się przeczytać, bo w pewnym momencie no moje gardło już nie nadążało i ten Iwona to czytała zamiast mnie, ale no mam nadzieję, że jakoś to będzie. Nie wiem, ile będziemy w tego Snakewooda gierzyć i co mnie nawet nie powiedziałem, co to jest za hak. No, zresztą wiecie po tytule, zresztą też powiedziałem przed chwilą. Nie wiem, czy ktoś tu już napisał, ale chyba od jutra wchodzi dobra zmiana na YouTube, czyli koppa. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tą koppę, to ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Moje filmy tak jakby dla dzieciorów nigdy nie były. No nie? A te straszenie zapłatą 200 tysięcy dolców czy coś, moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie że tak powiem, pic na wodę fotomontaż. No bo ten tak trochę to z deka sens, Olasz, ciekawie ile razy PG będzie się wnerwiał. O ty, o człowieku! Nie jest dobra, do kanały rysunków i animatorów spadną z rowerka. Właśnie no dobra w cudzysłowie, o to pewnie chodziło. No i no,
To szczerze mówiąc, rozpierdzieli cały ten. Co, ale przecież oni mogą tam powiedzieć, że ich filmy nie są dla dzieci czy coś. Nie? Hej Bambusik Studios, hej Stellar Core, hej Jani Wix, dziękuję Sztymos za followa. I chyba ktoś jeszcze mi wcześniej dał followa, ale nie zauważyłem. Za to też muszę podziękować. Jani Wix, dziękuję za follow. O, i Karton, dziękuję za follow. I Wolfran chyba też dał follow, ale nie zauważyłem. Czemu, kurde, mimo tego, że był, czy dźwięku nie było, czy coś? Nie wiem. Dzięki za tego streama, bo prawi mi humor. Mam nadzieję. Koppa, czyli dosłownie kupa. Trzeba skopać koppę w dupę. Dziękuję, Szymek, za follow. Tyle czasu w błędzie. What the fuck, na tip donation usunęli możliwość płacenia PSC? O shit, co za pały! Chwila, serio? Wait a minute. Jak Szymek PG, ja Kacper jestem. Halo, halo. Ewakuujcie się na wiarę. Zaraz, jak to usunęli? Przecież widziałem, że niedawno było. No co za skurwysyny. Niam. SMS Blik? Chwila. Może tu? Czemu Pokémon Snake uc się? Pokażę to! Pokażę! Ja pamiętam, jak kurde... Rosa poranna, której dzisiaj nie widziałem. Czemu Pokémon Snake uc się? Będę wkurzony, bo się donate'ów nie będzie. Mniej. A zresztą i tak ostatnio jakoś... napiwki... Chwila. Ale to opcja PSC dalej jest dziwne. W sensie no, na tym, na informacjach i tak dalej. Będzie trum? Zobaczymy, szczerze mówiąc, zobaczymy. Może będzie, może nie, ale no, zobaczymy, jak dalej będzie dzisiejszy dzień szedł. Cześć PG, dawno mnie tu nie było. Hej Agonim, co myślisz o South Parku? Nie oglądam, szczerze mówiąc. I też zbytnio mnie nie interesuje ta seria. Więc no, niestety nic nie wiem. Jak chcę zapłacić, to nie ma do wyboru. No to, o Jezu, chwila, może ja muszę coś zrobić. Chociaż nie wiem, czy powinienem to robić teraz, podczas streamowańska, czy coś. A zaśpiewasz, jak cię zasponsoruję. Niestety dzisiaj śpiewanie nie będzie, ponieważ nie będę sam w domu. I nie chcę, żeby na cały dom było słychać mojego wycia. Chwila, gdzie jest panel moderatora? Może to? Chwila. Finanse. Dodatki na stronę. Gdzie to? Kurde, oni też wszystko cały czas przetegowują. Zmieniają i weź się człowieku połap. A co z Pokémon My Ass Edition? W to nie grałem, więc nie mogę powiedzieć, czy jest do dupy, czy nie, ale no... zważając na nazwę i na tym, na to, o czym ta gra jest, to no, raczej tak. Gdzie mam w nowy rok domu zajebistą nazwę, wiem. Sam w nowym... Grałeś w Pokémon Clover? Nie, niezbyt, ale też mi się przewinęło, że to chyba nie jest zbyt dobry hack. I tak trochę średnio. Niedawno kupiłem sobie Pokémon Silver po japońsku za 37 zł. Jenów? Chyba nie jenów, bo jeżeli chodzi o jeny, to by było wiele za mało, mi się wydaje. Gdzie to kurwa jest? Gdzie jest ta moja cała strona? O mój Boże. My ass to idealny ROM hack dla ciebie. Nie jest idealny dla mnie!
A, złotych. A, to wcale nie jest aż tak dużo mimo wszystko, oby bateryjka w kartridżu dalej działała. Ponieważ, no, jak bateryjka nie działa, to nic nie można zrobić tak naprawdę. Nie można zapisywać, nie można nic. Grałeś chociaż z jedną serię, grę z serii Dark Souls? Yes. Grałem w dwójkę trochę, nawet ostreamowałem po części, ale Soulsy nie są dla mnie, szczerze mówiąc. I całe Demon's Souls na PS3 ukończyłem. Może Cock Edition? Nie, to w sensie Cock Edition jest okej na jakieś pół godziny, ale później jak oni wszyscy tam wokoło... Dziękuję czarny typie za followa. Oni tam wszyscy wokoło tym jebaniu gadają i tak w kółko i w kółko, to trochę szybko się nudzi, szczerze mówiąc. Polecasz coś z Marszu na Nintendo 64. Marszu? Jakiś marsz konsoli jest zamiast Parady Równości? Hej, Pugiś Uwo, jak tam u ciebie gotowy na Sylwestra? No hej, hej, no widać jaki jestem gotów, nie? Bardzo, no, bardzo przegrywowo jestem gotów, więc no, Sylwek przegrywów, czas zacząć, nie? Eee! Cock Edition jest dosłownie jak kutas. Wystarczy na pół godziny, potem już więdnie i musisz się zmuszać, aby dojść dalej. Z marszu, czyli na początek. A, takie klasyki jak na przykład ten Marian 64, no nie? To byłoby całkiem dobra sprawa na rozpoczęcie przygody z Nintendo 64. Jednak ja bym polecił, jeżeli lubisz RPG, Paper Mario, to jest dla mnie najlepsza gra na tym systemie. Jej! Kurwa, gdzie jest ten? No, odliczanie. Spadaj i ty. A fajerwerki mogę wywalić w sumie już. Smacznej kawusi, skurwysynu! Wypierdalej. Dobra. Superman 64. Jak lubisz latać przez pierścienie i takie tego typu gówna, to jak będziesz się spędzać tak jak ja, czyli no live w gry. Na to wygląda. Właśnie siadło Sekiro od Soulsów, bo sama walka jest o wiele szybsza i oparta o kontry. Ja szczerze mówiąc za Soulsami ogólnie nie przepadam. GoldenEye już mam. A, słyszałem, że GoldenEye też jest dobre, ale potwierdzić i ani zaprzeczyć nie mogę, bo... Yes. Ale no, bo... Kurde! Bo nie grałem! O, proszę bardzo. I Anon na pletek, dziękuję za followa. Babzi 3D najlepsza. Babzi 3D! Chciałem powiedzieć 3D, ale mi 3 przyszło. Babzi 3D najlepsza gra na system. Na Nintendo 64 nie, bo tej gry tam nie ma. Dobra, to ten. Grałeś w Dooma? Yes! Pierwszą, drugą część na PSX-a i tą 2000 którąś tam. No tą nie najnowszą, tylko tą jeszcze wcześniejszą najnowszą na PlayStation 4. I no, Doom jest fajny. Dobra, to myślę, że możemy już powoli zaczynać naszą... O kurwa! Dzyń, dzyń! RSX78, ja już się boję, jakie jeszcze romchacki Pokemonów istnieją. Masz tu na Picolo i szczęśliwego nowego roku 10.00.pln. Dziękuję bardzo, RSX, dziękuję. Chwila, kurde, bo to tam Iwona źle przeczytała, moment. Wejdę jeszcze raz. W sumie czemu ja to wyłączyłem, bo żeby... Wolę mieć tekst na oczach i tyle, dobra. No, RSX, dziękuję bardzo. Już się boję, jakie jeszcze romhaki Pokemonów istnieją. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o mnie, to Snakewood właśnie jest najgorszą, jaką grałem. Szczerze mówiąc, nawet zbyt daleko nie doszedłem, ale to jeszcze swoje powiem. Masz tu na Piccolo i szczęśliwego nowego roku. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za donate'a. Dobra. Sasetavi, dziękuję za followa. Dobra, to mały wstęp, ponieważ ja lubię małe wstępy robić i przedłużać wszystko, żeby trwało o wiele dłużej niż trzeba. Dobra, to tak.
Jeżeli chodzi o mnie, to Pokémon Snakewood było najgorszym hakiem, w jaki grałem. Nie doszedłem w nim za daleko, ale pamiętam, że jak grałem i się poddałem, to później tam na jakimś forum mniej więcej, w cudzysłowie let's playa, zobaczyłem, na którym koleś wstawiał screeny z gry i to co wstawiał, to było dość głupie, szczerze mówiąc, tej gry. I tak, tak czy siak, nie wiem, jak długo wytrzymam grając tą grę. Mam nadzieję, że dojdę przynajmniej tam, gdzie się zatrzymałem. I no, szczerze mówiąc też, jeżeli chodzi o to, co się działo w grze, to zbytnio nie pamiętam, poza tych takich najbardziej ogólnikowych sprawach, bo no, to jednak było dość dawno, dawno temu. Ten ROM hack jest z 2012. I chodzi mniej więcej o to, że fabuła dzieje się po tym, jak no, w Hoenn, no nie? 3 lata po tym, jak rozwaliliśmy elitarną czwórkę i zostaliśmy czempionem, w sensie nasza pierwsza postać. Wychodzi na to, że ona ma brata albo siostrę, który jest protagonistą Pokémon Snakewood. I Hoenn jest obelżone, chyba tak te słowo się, oblegane, obelżone. No, zombiaki chodzą po całym tym, po całej miejscówce. I właśnie na tym polega ta gra. Ale to, kurde, jeszcze gorsze się robi. Zresztą zaraz wam pokażę. Tak jest. Nasze anime pod tytułem Miłość Gimbaza i Kosmiczna Faza. Nie znam. Żeby tylko ci nikt petardy do domu nie wrzucił. Nie wrzuci raczej. Miłość Gimbaza i Kosmiczna Faza. Bardzo dziwne tłumaczenie anime. Może jakbym... a jak po japońsku się nazywa? Może bym to skojarzył czy coś? Chwila. Czy to jest ta wersja? Kilka tych wersji mam, ale... nie, dobra, mam jedną wersję, bo chyba z 3 czy 4 razy to ściągałem i zawsze jakieś problemy były. Oblężenie, no. No, oblężenie. Dziękuję za obserwację, Arek. Chunimbio. A, no, no, to widziałem. Okej, okay, czekajcie chwilę, już wam już się robi właściwości. Przed chwilą mi stream wywaliło, chwila. Serio? Czekajcie, ja tylko... Okej, okay, dobra. Are you fucking ready? I czy wszyscy są? Bo ten... Dawaj Nuzlocke. Nie, na Nuzlocke'a ta gra to nie jest wcale, nie jest Nuzlocke'o przyjazna. Będę normalnie ją przechodził. Bo jak kurde, to by był Nuzlocke, to bym się kurde zabił prędzej niż cokolwiek. Dobra, zaczynamy. Intro chyba nie zostało zmienione, więc możemy... Tylko sprawdzę. Oczywiście polecam anime. Ja widziałem Chunimbio, to jest... bardzo fajne, mi się podobało. No, intro chyba nie zostało zmienione. Ta nie zostało, więc można pominąć. Are you ready for the edge? Pokémon. Ruby version. Spójrzcie na ten title screen. Oh my fucking god, I am so scared. Dobra. Internal... A i to oczywiście hack po angielsku, więc no, będę musiał to tłumaczyć po polsku. Ale dobrze, że tu są napisy, więc no. Fast. Dam sobie frame'a. Takiego. Ten jest najładniejszy, zawsze mi się podobał. Zawsze jest fajne było to, że w tych pokowych grach, jak chcesz potwierdzić ustawienia, to musisz wcisnąć anuluj. Dobra. PSP jest świetnie do emulatorów, polecam. I potwierdzam, i też polecam. Ech, gdzie ja jestem? Nie pamiętam. Co mogę... Kim jest ten facet, którego pamiętam? On wygląda znajomo. Kim ja jestem? Pamiętam Pokemona. To nie jest Pokemon. Ale ten Pokemon wygląda dziwnie. Myślę, że coś z
dziwne, bardzo, bardzo dziwnego się stało. Czy moja pamięć robi ze mnie jaja, czy ten Pokémon, który ja sobie przypomniałem, jest martwy? To nie może być prawda, czyż nie? Pokémony nie umierają, one po prostu mdleją i tracą chęć do walki, prawda? No, kiedyś to one chyba muszą umrzeć ze starości, czyż nie? Albo w wypadku samochodowym. Nawet nie doczytałem. Czarno-czerwone oczy, no. Czy jestem chłopakiem, czy dziewczyną? O, czyli to nie Birch gadał. Więc no, am I a boy or am I a girl? Donty? Czy edgy dziewczyna? Nie wiem, ja wolę być chłopakiem. Czy jego łeb nie jest ten łbem Tamera czasem z Fire Reda? Dobra, nie, i fajne kurde imiona! Wraith, Shade, Dark i Eye. Kto by kurde nazwał swojego dzieciaka Eye? Ciekawe jakie baba ma imiona w sumie. Ghost Hound, Jericho i Loba. Ta... Wraith, Shade, ta? Chyba ja mam idealne imię dla naszego bohatera. Chyba raczej... Shit, kurwo! Nazwę swoje dziecko Eye, żeby mieć na nie oko. Słuchaj, shit! Yes! Myślę, że pamiętam to. Jestem shit! Żyję w Little Root Town! Właśnie! Myślę, że wstaję. Nagle zostałeś zlaserowany przez gigantyczne rekiny z laserowymi oczami. O, ja jebie w pizdu jebana kurwa mać, to laserekin! I właśnie no, to jest idealne podsumowanie tego haka. Ale nie, no, nie doczytałem. To było idealne podsumowanie tego haka. Z dupy wzięty pierdzielony humor i no. Zobaczycie, to będzie jeszcze o wiele bardziej wkurwiające. Nie lepiej bullshit. Nie zmieściłoby się. No. Wyszliśmy z ciężarówy. Co się tutaj dzieje? Oh my god. Little Root Town. Miejsce, które może nie może być... zacieniowane przez żadną barwę. To tak właśnie na tym znaku pisało, ale ktoś napisał na nim krwią. Help. Laserowe velociraptory. Profesor Birch's House. Shit's House. Idealne, o właśnie. To jeszcze to, co idealnie podsumowuje tego haka. No właśnie. Wezmę wypierdolę stąd w kill. I may have lo- Może straciłem moją pamięć, ale pamiętam, że tam są dzikie Pokémony. Nie jest bezpiecznie bez Pokémona, mojego własnego Pokémona. Oszykuje się zabawa. Więc no. Profesor Birch's Pokémon Lab. Nie powiem, gówniany dom. Tak więc no, tu są nasze startery, nie? I chciałbym zobaczyć, czy po opisach zgadniecie, który jest który, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Pokéball lekko wypluwa dymy. Wziąć go? Nie, nie będę. A, nie chcielibyśmy kraść, czyż nie? Zamknij kurwa ryj. Kolejny problem, nasz protagonista to jest pierdzielony smart ass i będzie komentował wszystko to, co nie trzeba. Torkoal? Nie. Snake Woodzie jak w chlewie obsranym gównem. Nie wybieraj Charmandera. Nawet nie ma tu Charmandera. Dobra, kolejny. Ten Pokéball ma... wygląda na... No, że nie jest zdrowy czy coś, no nie, że nie ma dużo zdrowia. Wziąć go? Nie. Smart ass jak Dante, nawet włosy ma jak on. Tylko, że Dante miał jest sympatyczny, a to jest kurde gówno. To jest shit. Ten Pokéball powoli kręci się wokół jego własnej osi. Ma swoją własną grawitację jak twoja stara. Nie, nie bierzemy go. Dobra, więc dziękuję za obserwację. Het, czy lit. Lit.
Okradł makę, pakę i zbudował laboratorium z kamieni. Przycina stream, serio? Dobra, i na podstawie tych informacji chciałbym, żebyście wywnioskowali, co za startery są do wzięcia. Ci, którzy wiedzą, niech nic nie mówią. Please. Bo ten... Laboratorium doktora Uga Buga, to co robimy, dymy? Wiesz, planetoidę, pewnie Magikarp. Nie. Starterami tutaj są... Koffing, Paras i Baltoy. Ale oczywiście, po co kurde mówić to graczowi? Niech dajmy jakieś kurde z dupy opisy, które nic nie znaczą i niech sobie sam wywnioskuje to. Torcik drugi nie wiem, a trzeci pewnie spinda. Nie, nie, nie. Dobra, to bierzmy byle co w sumie. Whatever. O, znalazłem Parasa, zajebiście. Idzie do peceta i tak. Dobra, u mnie nic nie tnie. No. Jak to jest miło chodzić po moim rodzinnym mieście. W moim gównianym domu. Pójdę do niego spać. Fuck this shit. Maka paka zrobił wystrój. Przy okazji. Samari. To jest sens. Oranberry. W sumie możemy oranberry mu zabrać. O, i tyle. I lecimy dalej. I no, teraz patrzcie na to. Ah, help someone! Kermit, dziękuję za obserwację. Ty tam, proszę, pomóż mi! Nie chcę. O, na miłość boską, nie zostawiaj mnie z tą rzeczą! Nie, nie zostawiaj mnie z tą rzeczą. Gdzie idziesz, nie zostawiaj mnie tak. Kurwa, trzeba było pokaw ze sobą wziąć. No i ten, proszę bardzo, pierwsza walka. Pierwsza walka to jest bra moment. Dobra. Okej, okay, zombie Kid Liam. Czemu mój sprite wygląda jak wkurwiony Wally? Nieważne. Ach, tak, Boil Bizaur, tak, pewnie. To, że umiesz edytować palety, nie oznacza, że robisz swoje fake money, chuju. Czekam, aż mi się coś załaduje. To ja kiedy zobaczyłem tego haka. O! I to ten Bulbasaur też kiedy zobaczył tego haka. Trzeba nazwać na przykład Paras Hilton. Z jakiś żart nie ma opcji. Chciałbym, żeby to był żart. Do widzenia. Player defeated zombie Kid Liam. Gwuch. Dostał 48 kasy. Dziękuję. Normalnie jak w Rezydencie 4 pokonujesz przeciwnika i ci kasa wypada. I zombie zamienił się w pył. No ktoś tu za dużo RZ 4 grał. O, dziękuję, shit. Skąd znasz moje imię? To ja, profesor Beach. Znaliśmy się od lat. Co jest nie tak? O tak, rozumiesz, stałem w tym zrujnowanym mieście na południe stąd i straciłem moją pamięć. O, więc to prawda, Little Root zostało zniszczone. Człowieku, jesteś kilka kroków od tego miejsca i... Nawet sam nie sprawdzisz. Nie będziesz miał respekt na gruzach. To był nasz dom, shit. Nie wiem, czy pamiętasz. Czy ktoś tam był? Twój starszy brat? Moja córka? Nie, nie pamiętam ich. Czy pamiętasz cokolwiek? Nie. Cięta riposta od gówna. Musiałeś uderzyć się w głowę naprawdę mocno. Czy nawet nie pamiętasz plagi zombie? Zaczęło się od filmików Trum Trum z zombie Klementynką. Później wszyscy chcieli być zombie i teraz co się stało? Myślę, że bym to pamiętał, ale nie. Kurde, jak ja nie lubię tego protagonisty już. Czemu on nie może po prostu zamknąć ryja i być niemową? Jak powinien być? Bo nie, musi kurde wpierdalać swoje mądralińskie komentarze. Ale byłeś tutaj... ale byłeś tutaj, kiedy zombie i ich zombie Pokemony rozdzierali też te miasto na kawałki.
prawda? Teraz jak o tym mówisz, pamiętam Pokémony zombie, ale to tylko to. No cóż, muszę powiedzieć, że twoje wspomnienia na pewno znajdą swoją... No, na pewno do ciebie wrócą, więc chodź teraz za mną. Musimy pójść do najbardziej bezpieczniejszego miejsca, które jest najbliżej, zanim zombie wrócą. A czy ze zombie lubią brokat? No dobra, spoko, spoko. Nie podleczę się, bo nawet nie wiem, czy nas podleczyło, czy nie. Jakim cudem zombie wiedzą, jak rzucać pokepulami? No właśnie! Jakim cudem one mogą się bić? Jakim cudem mogą mi kasę dawać? Czy zombie lubią pręty? Shit, buty dam te PC. Nie, w sumie nie ma nic tutaj, więc whatever. Dlaczego ta gra mi się kojarzy z Sonic EX? Pokémony Centery są świetne. Możesz używać ich serwisów tak jak tylko możesz. Tyle ile chcesz i wszystko jest za darmo. Nigdy nie musisz się martwić. Pilnujemy, żeby zombie się nie dostały. To Pokécentrum jest najprawdopodobniej jedynym totalnym bezpiecznym miejscem w mieście. Ja w tym romie poszło się kochać. Dobra, i już więcej do tego, do Little Root Town chyba nie pójdziemy. Profesor Beach na ciebie czeka. Powiedział, że jest na Route 103 na północ. Teraz mnie obraz przycina. To zaraz to u mnie tylko? Ten Ferris Senpai masz w nazwie streama. Kim prawem one cię nie ją od razu, tylko rzucę pokemonami, które też nie są z tym legit. Oni dają ci kasę, ty dajesz im wodę od lobo i zmienia się w pył. Ach, czekaj, nie idź tam! Ja tutaj pilnuję i nie wyglądasz na wystarczająco silnego, by być na swój, by pójść tam sam. Ale wyglądam wystarczająco edgy, so stay away. Nie będziesz mi mówić, co mam robić, gnoju. Hi, jestem jednym z ostatnim Pokemartem pracownikiem. Chodź ze mną. I była apokalipsa zombie w tle radosną syka z Pokemon. Dokładnie! To jest Pokémon Mart, patrz na niebieskie dachy, sprzedajemy różne rzeczy, jak pokebole do łapania Pokémonów. Proszę, to dam ci jako promocjonalny item. Light Potion, co to jest kurwa Light Potion? Potion może być użyty cały czas, więc jest bardziej użyteczny niż Pokémon Center w niektórych sytuacjach. No, Pokémon Center nie mogę sobie do plecaka wsadzić, więc hej. To jest zwykły potion! Po co kurde zmieniać nazwę? Ja pierdzielę! Kalipsa to dobra zabawa. Hell yeah! Czuję się, jakbym była obserwowana. Grugrg. Dobra. Witaj, jak mogę cię zaserwować? Proszę, poproszę light potiony za tę kasę, którą otrzymałem od zombiaka, którego zabiłem. Ale też kurde! Ja pierdzielę, no! Wesoła muzyczka, mimo tego, że to jest ostatni bastion ludzkości, co nie tylko. Hej Kermit, tak w ogóle to się ma wszystkim. Hej Li Xiaomi. W sumie chwila, co to jest? O wow! Na chuj w takim razie ja mam opcję kupowania tych potionów, skoro obok mamy maszynę do napojów, a napoje nam więcej HP odnowią za mniejszą ilość kasy. CO?! Ja chciałem wodę i mi wątrobę zombie dało?! What the fuck?! Wait! Ale to tylko... To miała być woda! To miała być woda, czemu mi dało wątrobę? Bastion ludzkości ostatni, niby taka kwarantanna. A mogę sobie kupić wątrobę zombiakową z maszyny do napojów. Co ty masz na swoją obronę, Oh my god! Z czegoś sobie zdałem sprawę. Oni tu wszyscy siedzą od zombiaków. No już nawet nie będę brał pod uwagę tego, co tutaj jest. Oni tu wszyscy siedzą, ukrywają się od zombiaków, no nie? Potrzebują każdego możliwego... Kurde, potiona, antidota i tak dalej.
a te skurwysyny biorą za to kasę. What the fuck? Kapitalizm! Podczas apokalipsy zombie! Tam nie wiem jak to się nazywa, nawet nie wiem już. Ty skurwysynu pierdolony! Koleś może nie mieć ręki ani nogi przyjść do ciebie po potiona, a ty nie kupisz potiona, bo masz za mało pieniędzy, skurwysynu. Wypierdalaj! Ładna apokalipsa zombie do chuja. Widać, że niektórzy i tak mają profity, mimo tego, że kasa w takich wypadkach jest bezużyteczna. I niby pokebole mieli sprzedawać, a nie sprzedają. Janusze biznesu, no bez jaj. Może woda jest w wątrobie? Kto by chciał cokolwiek pić albo jeść z wątroby zombiaka, no please. Zasmakuj moich zombie soczków. Fuj. O kurwa, zaczęło ciąć. Wait. O, teraz już... O. O. Dobra, już się ustabilizowało. Ale moja psychika nie! W sumie nie pogadaliśmy jeszcze z ludźmi, wait. Nie da się oglądać streama, bo przycina. Trochę zaczęło przycinać obraz głosu, nie tylko obraz. Ale w ogóle teraz też przycina? Czego są punkty kanału? No, dostajesz je za tam udzielanie się, oglądanie i możesz z tego profity później mieć na streamie. Jak wyróżniające się wyróżnione pisanie na czacie i tak dalej. Mi tak nie tnie. No, o kurwa, znowu się zaczęło. No ja pierdolę! Teraz nie. Ja pierdzielę, bo ja teraz widzę, że... O, chwila, czekajcie, wezmę... Fajnie, nawet Wi-Fi nie mogę zmienić. Pies doradcy, dziękuję za obserwację. Wezmę na 5.0, zmienię za chwilę Z2. Sorry, niestety muszę jednak wyłączyć streama na chwilę, bo inaczej się nie da.